Rynek magazynowy w Polsce, po znakomitych wynikach obserwowanych w ubiegłym roku, wciąż utrzymuje wysokie tempo rozwoju. Rosnąca aktywność najemców pozwoliła wygenerować popyt na rekordowym poziomie ponad 1 100 tysięcy metrów kwadratowych. To najlepsze otwarcie roku w historii polskiego rynku. Ponownie najchętniej wybieraną lokalizacją magazynową była Polska Centralna, gdzie podpisano umowy na ponad 205 tysięcy metrów kwadratowych. Całkowita nowa powierzchnia magazynowa, ukończona w Polsce w pierwszym kwartale 2018 roku, wyniosła 268 tysięcy metrów kwadratowych. Najwięcej, 176 tysięcy, ukończono w Polsce Centralnej, w rezultacie czego region ten wyprzedził Poznań i pod względem wielkości istniejących zasobów powierzchni magazynowej zajmuje obecnie trzecie miejsce w Polsce, po Warszawie i Górnym Śląsku. Na koniec pierwszego kwartału tego roku w budowie pozostawało aż 1 800 000 metrów kwadratowych, z czego najwięcej w okolicach Warszawy, na Górnym Śląsku i w Polsce Centralnej. Wysoki popyt wraz ze stosunkowo niewielką powierzchnią oddaną do użytku poskutkowały spadkiem wskaźnika pustostanów, który na koniec pierwszego kwartału wynosił zaledwie 5,6% i uległ obniżeniu na prawie wszystkich rynkach. W pierwszym kwartale 2018 roku na rynku magazynowym w Polsce nie odnotowano znaczących zmian w wysokości czynszów. Najwyższe stawki nadal oferowane są w Warszawie i Krakowie.